Najczęściej podczas fotografowania zwracamy baczniejszą uwagę na to, co się dzieje w kadrze, czyli na emocje, na to, co określamy mianem momentu. Natomiast nieco mniej uwagi poświęcamy na takie wartości, które określilibyśmy jako elementy kompozycji. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pięciu typowych błędach, które robią fotografowie. I oczywiście nie wyłączając z tego wszystkiego mnie. Ja też bardzo często nie pamiętam o tych wszystkich rzeczach. Wiadomo, że jest tych błędów znacznie więcej. Wiadomo, że więcej elementów na zdjęciu powinniśmy kontrolować, natomiast ideą tego odcinka jest to, żeby przedstawić Wam pięć takich najczęściej popełnianych błędów, po to, żeby nie zasypać Waszej głowy informacjami. Myślę, że jeżeli skupicie się na tych pięciu rzeczach, na tych pięciu krokach, które warto mieć w głowie podczas fotografowania, to wasze zdjęcia już i tak będą lepsze niż przed obejrzeniem tego odcinka. Zatem zapraszam Was do wspólnego zastanowienia się nad tymi pięcioma najczęściej popełnianymi błędami podczas kadrowania zdjęć. A przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko i uczę robić lepsze zdjęcia, a także zarabiać na fotografii. Jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, proszę rozważ dodanie subskrypcji. Zacznijmy od pierwszego tematu, czyli od takiego. Upomnienia w zasadzie, które muszę sobie samemu dać. Otóż bardzo często ucinam kończyny w miejscach niedozwolonych, to znaczy, tak się zakłada i przyjęło, że nie powinno się w stawach obcinać ręki ani tutaj, ani dłoni, ani nóg, a bardzo często robiąc zdjęcia o tym zapominam. No i oczywiście tutaj taki przykład, tutaj kadr mi się skończył, akurat. Na, na palcach tego naszego modela. I w związku z tym chciałbym, żebyście kiedy będziecie robili zdjęcia patrzyli przez wizjer aparatu i zwracali baczną uwagę na to, co się dzieje na skraju kadru. To znaczy właśnie te, te ramki sobie tylko szybko tak sprawdźcie oczami czy tam coś akurat właśnie nie przecina jakiegoś ważnego elementu na zdjęciu lub też oczywiście właśnie tych, tych miejsc newralgicznych w ciele człowieka, czyli, czyli tych stawów. I najlepiej robić sobie coś takiego, że zostawia się o wiele więcej miejsca niż, niż potrzeba. Tutaj zaraz po Dajmy na to po, po tych dłoniach, czyli między dłońmi a, a końcem kadru zostawimy więcej miejsca, a to dlatego, że czasami, na przykład, wyjdzie nam jakiś krzywy kadr i podczas prostowania tego zdjęcia. Jest taka sytuacja, że po prostu oczywiście zabiera się ta przestrzeń wolna między, między dłonią a końcem kadru, no i oczywiście wtedy może dojść do przycięcia w takim miejscu, w którym nie chcielibyśmy tego robić. Pamiętajmy zatem, żeby w łokciu, w nadgarstku i tutaj w, w takich tych miejscach jak palce też nie przecinać naszych modeli, dlatego że. Później jest takie wrażenie na fotografii, jakbyśmy mieli do czynienia z, z ludźmi, którzy byliby po amputacji. To jest bardzo nieprzyjemna sprawa. I zwróciła mi to kiedyś właśnie uwagę jedna pani, która sama miała właśnie amputowane nogi, żeby tego nie robić, a jest sama fotografem, więc myślę, że taka porada od takiej osoby jest jak najbardziej na miejscu. Druga rzecz, na którą chciałbym Was uczulić, to jest oczywiście linia horyzontu. I tutaj jak widzicie, ona przechodzi przez głowę mojego modela. I chciałbym, żebyście zwracali na to uwagę, żeby linia horyzontu właśnie nie przecinała. Głów. Tutaj mam e, troszeczkę lepszy, lepsze ujęcie, już e, troszeczkę jest podwyższona ta linia horyzontu. Ona nadal e, formalnie przechodzi przez głowę e, mojego modela, natomiast tutaj, przez to, że były te budynki i on się schował, jak gdyby w tym, e, w tym tutaj cieniu tych budynków, no to nie jest to aż tak rażący błąd. Natomiast e, w przypadku takiego zdjęcia, gdzie bezpośrednio ta linia horyzontu idzie. Przez głowę, no to już jest to bardzo takie widoczne i psuje wrażenie, kiedy oglądamy to zdjęcie. Dlatego, kiedy mamy takie sytuacje, lepiej właśnie podnieść wyżej troszeczkę aparat i, i sprawić, że ta linia horyzontu będzie w zupełnie innym miejscu niż tutaj planowana. Ja zaraz szybko może przeskoczę jeszcze kilka zdjęć. Na kolejnym zdjęciu zobaczcie: zwróćcie uwagę, że tutaj ta linia horyzontu jest nieco obniżona. No, i tutaj oczywiście jest to znacznie lepsze ujęcie niż to, w którym horyzont przecinałby głowy moich modeli. Więc pamiętajmy o tym, żeby też kontrolować tę linię horyzontu, dlatego że ona jest bardzo ważna dla takiego wizualnego odbioru całej naszej fotografii. Jeszcze tutaj o proporcjach, jeżeli chodzi o linię horyzontu, pomówimy sobie przy okazji kolejnego błędu, ale to na razie zostawiam. Idziemy dalej, czyli czas na trzecią sprawę. Tutaj chodzi o wystające elementy z głów naszych modeli. I o ile w przypadku takich zdjęć, powiedzmy, robionych przy okazji, gdzieś para idzie albo robicie zdjęcia na ulicy, no to wiadomo, że trudno te wszystkie elementy skontrolować. Trudno to wszystko, nad tym wszystkim zapanować, tak żeby to było wszystko idealnie, więc czasami trafi się takie ujęcie, że na przykład komuś ta latarnia z głowy wystaje. Gorzej, kiedy na przykład robimy sesję, i nie kontrolujemy, że te drzewa wystają ludziom z głowy. I tutaj, akurat, to zdjęcie, myślę, że ono się obroniło przez to, że te drzewa po prostu tak się jakby zlewają tutaj razem z tym tłem. One mają akurat taki kolor, że nie są niczym takim, powiedzmy, kontrastowym. Natomiast, gdyby to były inne. Inne drzewa niż brzozy, to na pewno by to o wiele gorsze wrażenie robiło na oglądającym. Ale pamiętajmy właśnie o tym, robiąc zdjęcia, właśnie typowo już na sesjach czy w takich momentach, w których mamy nieco więcej czasu, żeby jednak kontrolować to, czy tutaj wystaje jakieś drzewo z głowy, czy jakaś lampa, czy jakiś inny element z głowy naszych modeli, dlatego, że to naprawdę jest nieco nieestetyczne i. Burzy troszeczkę przyjemność oglądania, a tutaj wystarczyłoby na przykład, żeby moi modele troszeczkę się bliżej przysunęli siebie, i wiadomo, że czasami w niektórych momentach. Kiedy kontroluje się bardziej emocje, to, żeby był jakiś tam nastrój, jakaś wesołość, jakaś, jakaś chwila, jakaś, jakaś interakcja między, między modelami, to ciężko zapanować też nad, nad takimi elementami jak te drzewa wystające. To się bardziej człowiek ekscytuje, że o fajne światło tutaj świeci i tak dalej. Tutaj jeszcze przy okazji powiem, że to też było robione obiektywem, który ma manualne ustawianie ostrości. Taki Tilt Shift się nazywa ten obiektyw, no i bardziej się nad tym, nad tym jakby tutaj skupiłem. Ale też pokazuję to zdjęcie, żeby Wam pokazać, że no czasami nawet wszystko może zagrać się na, na zdjęciu. Jakiś powiedzmy właśnie ten nastrój, chwila, yy, emocje między, między ludźmi, którzy, których fotografujemy, a tutaj jakieś drzewo wyrasta z głowy i już psuje cały odbiór naszej fotografii, więc na to zwracajmy też ważniejszą uwagę. Czwarta rzecz, o której chciałbym powiedzieć w tych typowych błędach, to jest to, kiedy mamy. Zbyt dużo elementu nieba, które w zasadzie nie ma żadnych szczegółów, jest takie nieciekawe. I tutaj jest taki przykład, może mało wyrazisty, bo tu jednak idzie sobie para, więc to jest jakieś zdjęcie, które będzie zdjęciem przejściowym w całej takiej kolekcji, które, którą tutaj tworzyłem podczas tej sesji. Natomiast uważam, że może być dobrą ilustracją do tego, co mówię, bo tutaj w zasadzie to nie mamy żadnych szczegółów. Mamy światło z tyłu, więc te chmury są przepalone. I w takich sytuacjach, w których wiecie, że już nie, na przykład na tym zdjęciu nie będzie żadnych szczegółów nieba, można na przykład posadzić swoich modeli i zrobić zdjęcie nieco z góry. Jest fajne światło, takie powiedzmy, jeszcze dosyć mocne, jak na, na moje takie preferencje. Wizualne, natomiast już, już na tyle fajne, plastyczne, że da się fotografować w takim świetle, natomiast przez to, że jeszcze nie ma żadnych szczegółów w tym niebie, bo akurat był taki bezchmurny dzień, no to uważam, że to zdjęcie jest o wiele bardziej ciekawe, dlatego że no, nie marnujemy żadnej przestrzeni tutaj na tej fotografii pokazując jakieś nieciekawe niebo. Tutaj zaraz dla kontrastu pokażę yy, jeszcze jakieś zdjęcia, na których będzie nieco więcej szczegółów na niebie, ale tutaj chciałbym jeszcze raz yy, zrobić taki podgląd całej tej sytuacji. Zobaczcie, że tego nieba jest tutaj stanowczo za dużo, jak na jego walory estetyczne. Jeżeli tutaj bym uciął tak nieco niżej to niebo, no to wtedy oczywiście to zdjęcie byłoby o wiele bardziej atrakcyjne. I przyjmuje się, że powinno się dawać takie proporcje, że 1 trzecia nieba, 2 trzecie ziemi na przykład, albo odwrotnie 2 trzecie nieba, albo 1 trzecia ziemi to jest jeżeli chodzi o właśnie ten, ten horyzont i umieszczanie go na fotografii, ale czasami jest właśnie tak, że. To niebo jest po prostu tak nieciekawe, że aż dawanie jednej trzeciej nieba jest moim zdaniem zbyt hojnym obdarzaniem tego elementu na zdjęciu, więc lepiej wtedy na przykład zmienić zasady gry i złamać te właśnie sztywne zasady. Zwróćcie uwagę na to zdjęcie. Na przykład, tutaj, wbrew tym wszystkim książkowym zasadom, tej ziemi jest tutaj, może, ja wiem, jedna szesnasta, a, a reszta to zajmuje niebo, dlatego że na Ziemi tutaj nie ma żadnych szczegółów, tu już jest ciemno, a niebo jest zjawiskowe w, w tym przypadku. I dlatego, właśnie postanowiłem tutaj akurat. Nieco więcej tego nie badać. Dlatego, tak jak powtarzam wielokrotnie na tym kanale, zasady fotografii są po to, żeby je łamać, ale najpierw, żeby je łamać, to trzeba je znać i w związku z tym, dlatego uczulam Was na to, żeby mieć w sobie taką reakcję wyćwiczoną fotograficzną, że jeżeli niebo jest nieciekawe, to dajemy mniej nieba niż trzeba według tych wszystkich zasad, a jeżeli na ziemi nie ma żadnych szczegółów takich fajnych, czytelnych, to, to wtedy możemy naprawdę iść ostro po bandzie i też. Tutaj ograniczyć powierzchnię Ziemi, jeżeli tak można się wyrazić. I tutaj dla przykładu też, może, kolejne jakieś takie zdjęcie, na którym jest nieco więcej elementu nieba. Ale to dlatego, że zwróćcie uwagę, że, że tutaj się takie chmury burzowe gromadzą, no i już oczywiście to daje pewien element, taki nastrój. Na tym zdjęciu pokazuje sytuację, w której to się wszystko odbywało, jakieś przyjęcie urodzinowe, podczas którego czekała zgromadzonych właśnie ciężka ulewa, i w związku z tym tutaj też tego nieba jest więcej, no ale jak zwrócicie uwagę, to, to jest tam klasyczny podział. 1 trzecia i 2 trzecie. Tutaj, jeżeli chodzi o to niebo, troszeczkę ten horyzont on jest mniej taki widoczny na tym zdjęciu, dlatego że tu idzie taki skos, ale, ale jak ktoś się przyjrzy i będzie chciał matematycznie obliczyć, to jest 1 trzecia i dwie trzecie. I ostatnia, piąta uwaga, o której chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to jest to, żeby zwracać uwagę, czy postaci na zdjęciach nie nachodzą jedne na drugie. Tu jest piątka dzieci na tym zdjęciu, ale trudno powiedzieć, że jest aż pięć. Osób, dlatego, że jedna dziewczynka zasłania drugą, i w związku z tym ta zasada chciałbym, żeby była u Was, żeby ona się odpalała automatycznie, kiedy macie większe grupy do sfotografowania i wyczeka, wyczekujcie momentu, w którym właśnie te osoby się rozdzielą nieco. Albo na przykład na takiej zasadzie, że aparatem szukacie troszeczkę innego ujęcia, czy to z lewej, czy to z prawej strony. Czy troszkę możecie kucnąć, czy, czy też do góry się trochę podnieść, czy też te, te, te postaci tak jak tutaj rozbiegną się, na przykład zaraz na, na zdjęciu i one się rozdzielą. Ważne jest to, żeby jedna postać na drugą nie nachodziła, i to ja wiem, że to trudno zapanować nad tym podczas fotografowania. Ale kiedy będziecie wyczekiwać takiego momentu, czy też szukać takiego ujęcia, na którym jedna postać będzie oddzielona jakąś tam przestrzenią, powiedzmy powietrzem, od drugiej, no, to zwrócicie uwagę na to, że jesteście bardziej cierpliwymi fotografami i też yy, przez to te zdjęcia będą ciekawsze. To, to może tamto zdjęcie, to drugie, nie jest jeszcze idealne, bo to oczywiście tutaj w kostce ucięte, ale to akurat taki moment, że yy, chyba aparat nie ogarnął, albo bym musiał jeszcze w archiwum poszukać innego ujęcia. Natomiast chodziło mi o to, żeby tutaj wam pokazać taki przykład, że tutaj jest. Yy, powiedzmy ta grupa skupiona w jednym punkcie, a tu już a tu już nieco lepsze ujęcie dlatego, że te wszystkie osoby są osobno pokazane na zdjęciu. Tu mam jeszcze kolejny taki przykład. Tu też jest, tu też jest taka sytuacja, że jeden na, na drugiego nie nachodzi. i chciałbym, żebyście... Robiąc swoje zdjęcia, też, też patrzyli na to, czy, czy te osoby na zdjęciach nachodzą na siebie, czy, czy też nie. Wyczekali właśnie ten właściwy, właściwy moment, po to, żeby zrobić lepsze zdjęcia, kiedy te wszystkie osoby są oddzielone od siebie. I w ramach takiego podsumowania, pamiętajcie, żeby nie ucinać ludziom nóg, ani rąk, ani czegokolwiek w stawach. Pamiętajcie, żeby zostawić też troszeczkę więcej wolnej przestrzeni, na wypadek taki, gdyby ten kadr, który zrobicie trzeba było wyprostować, więc wtedy też to y, ta, ta przestrzeń się troszeczkę pomniejsza i czasami może dojść do ucięcia y, dłoni, czy też ucięcia innego y, czy też ucięcia innej kończyny w stawach i wtedy pojawia się taki dylemat, czy prostować kadr poświęcając właśnie ucięcie w stawie, czy nie, więc żeby uniknąć tego rodzaju problemów pamiętajcie, żeby zostawić, czy zakończyć kadr y, 20 cm na przykład po zakończeniu jakiejkolwiek Kończyny, czy to będzie dłoń, czy to będzie stopa. Wtedy, prostując zdjęcie, po prostu nie będziecie mieli problemu z tym ucinaniem. Pamiętajcie także o horyzoncie, żeby nie przecinał głowy, bo to oczywiście nieestetycznie wygląda. Najlepiej albo dać go troszeczkę niżej, albo troszeczkę wyżej nad głowami. Zwracajcie uwagę też na to, co wyrasta z głowy: czy to będą jakieś elementy typu lampa w mieście, czy to będzie jakieś drzewo w jakimkolwiek parku będziecie fotografować. Ważne, żeby nic nie wyrastało z głowy, bo to też trochę śmiesznie wygląda. To będzie też fajne takie ćwiczenie, żeby sprawdzać, to, co jest przed waszymi oczyma i to wszystko kontrolować. A jeżeli się okaże, że fotografujecie w takich warunkach, że niebo jest nieciekawe, czyli jest pozbawione chmur yy, i wiecie, że żadnych szczegółów na tym niebie nie będzie, to śmiało wtedy tnijcie te wszystkie podręcznikowe zasady, które mówią, że przynajmniej jedną trzecią nieba trzeba zostawić. Yy, w takich proporcjach właśnie dawać horyzont, że 2 trzecie. Ziemi, jedna trzecia nieba, wtedy po prostu myślę sobie: Dobra, no ważniejsze jest to, co ja widzę przed oczami, niż to, co piszą podręczniki. Dlatego, że jeżeli to niebo jest nieciekawe, albo ziemia jest nieciekawa w danym momencie, bo na przykład nie ma żadnych szczegółów zarejestrowanych na zdjęciu, to trzeba po prostu jechać po bandzie i według własnego uznania skropować, jeżeli mogę użyć takiego nowoczesnego określenia. To zdjęcie. A jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, którą przedstawiał Pan Tadeusz Hrabiemu Choreszce podczas rozmowy o tym, że polskie niebo jest nieco piękniejsze niż to włoskie, bo ma właśnie niepogodę na sobie i jest bardzo ciekawe, takie plastycznie, no to wtedy dajmy trochę więcej tego nieba na zdjęciu i sprawmy, że będzie fajne to zdjęcie, takie po prostu bardziej nastrojowe. Dzięki temu, że wykorzystamy ten element takiej. Arcyplastyczności naszego nieba. A na koniec, moim zdaniem, ta jedna z ważniejszych zasad fotograficznych, kiedy fotografujemy kilka osób, to zwracajmy uwagę na to, żeby te osoby na siebie nie nachodziły, żeby każdy miał troszeczkę wolnej przestrzeni między jedną osobą a drugą i wtedy to zdjęcie będzie naprawdę bardziej ciekawe niż to, że tutaj wszyscy są skupieni w jednym miejscu i tak naprawdę niektórzy na zdjęciu nie są widoczni. Do tego dojdziecie, jeżeli będziecie bardziej cierpliwymi fotografami albo też jeżeli będziecie szukali innego ujęcia tak właśnie kręcąc się z tym aparatem trochę w lewo, trochę w prawo, bo uwierzcie mi, że to czasami wystarczy właśnie się lekko przesunąć i wtedy akurat następuje taki efekt, że każdy z tych, którzy stoją w danej przestrzeni jest jakby pokazany na zdjęciu osobno. Mam nadzieję, że te rady wprowadzicie w życie. Dzięki serdecznie za uwagę. Jeżeli uważacie, że ten film jest godny zmasakrowania przycisku kciuka w górę, to uczyńcie to bez żadnego wahania. Ja będę Wam za to ogromnie wdzięczny. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Niezłe Aparaty. Jacek Swko, niezłeaparaty.pl